Rozmowa dnia. Rozmowa dnia, Marcin Gołaszewski, przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej, lider Nowoczesnej w regionie Łódzkim. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie rektorze. dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, poniósł pan klęskę, niestety. Nie, niestety dla pana. Czemu klęskę? Klęskę, bo no nie będzie organizacji yy, świeckiej wigilii, tak to zostało nazwane w siedzibie Łódzkiej Rady Miejskiej. Ja tego tak nie postrzegam, dlatego, bo po pierwsze musimy sobie wyjaśnić parę kwestii. Rada Miejska jest miejscem, gdzie się stanowi prawo, a nie odprawia rytuały religijne. To po pierwsze. Po drugie, ja zaproponowałem... Spotkanie w siedzibie Rady Miejskiej to jest religijny ceremoniał? Już tłumaczę. Różni się czymś spotkanie przedświąteczne, które może mieć charakter świecki. I oczywiście takie spotkania odbywają się przed świętami w bardzo wielu miejscach, na przykład na Uniwersytecie Łódzkim, na, na innych uniwersytetach, w szkołach. Gdzie spotyka się, spotykają się ludzie, wyciągają do siebie dłoń? Jest to czas pojednania, rozmowy, zbliżenia drugiego człowieka. Dla osoby wierzącej spotkanie z drugim człowiekiem jest oczywiście w jakimś wymiarze religijnym spotkaniem z Bogiem. Dla osoby niewierzącej jest to po prostu. Yy, Moment, w którym można się zatrzymać w tym pędzie życia i porozmawiać z tą osobą i odbudować relacje, które często w przeciągu roku są nadwyrężone przez różnego rodzaju konflikty. Ale rozmawiamy nie o Uniwersytecie Łódzkim czy o innej uczelni, tylko o Radzie Miejskiej, gdzie od 30 lat była taka tradycja, że spotkanie opłatkowe przedświąteczne odbywało się przy udziale hierarchów Kościoła. Ale ten udział hierarchów Kościoła nie jest, przecież niczym nie przeszkadza. Hierarchowie Kościoła mogą brać udział w takim to spotkaniu, pan ale chciało zorganizować zupełnie jednocześnie... do inne spotkanie? Ale jednocześnie ci hierarchowie są oczywiście jednymi. Z gości, którzy są zaproszeni na takie spotkanie, i oni nie prowadzą tam roli prowadzącej, to znaczy oni nie są tymi, którzy prowadzą całe spotkanie. To spotkanie. No tak to z reguły wyglądało. No niekoniecznie, bo pewien zachwiany taki um, stosunek tej wypowiedzi, nawet w zeszłym roku, kiedy to przewodniczący mówił dwie minuty, a, a, a arcybiskup wziął jak dwadzieścia minut, i no miało tak, to elementy oczywiście odczytywania Bożego Narodzenia. No nijak nie można oderwać od tego, że rodzi się y, Jezus Chrystus, prawda, i dlatego się spotykamy, i dlatego ze sobą tak? Nie, i i dlatego się ściskamy i składamy sobie życzenia. Składamy sobie życzenia, ściskamy się, życzymy sobie wszystkiego najlepszego. Po pierwsze się... Y ze sobą spotykamy i to jest najważniejsze, bo ten wymiar ludzki świąt Bożego Narodzenia to spotkanie z drugim człowiekiem, bo to Chrystus stał się człowiekiem też, dla osób wierzących. Też. I dla mnie najważniejsze było to, że mamy się spotkać i ze sobą po prostu mieć czas porozmawiać, przełamać się opłatkiem, Ty, ci, którzy sobie tego życzą, ci, którzy nie, nie łamią się tym opłatkiem. I to jest ten wybór, ale nie, nie widzę jakby tutaj przestrzeni, skąd i pomysł, dla żeby zorganizować do czytania, do czytania bez Ewangelii, Kościoła. do wykonywania gestów religijnych. Po pierwsze, nie jest to nic nowego. Taka debata w samorządzie odbywa się już od wielu lat w w Warszawie na przykład rok temu pani przewodnicząca z platformy obywatelskiej Malinowska, Grupińska, przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy zaproponowała właśnie spotkanie o charakterze świeckim. W Krakowie obecnie Chciał trwa... Chciał pan, żeby było tak, jak w Warszawie i obecnie, nie udało się. Obecnie trwa bardzo ożywiona dyskusja w samym Krakowie na temat zaproszenia arcybiskupa jędraszewskiego. Tutaj radni pisu z Krakowa twierdzą, że albo go zaprosimy, albo w ogóle nie będzie żadnego spotkania. No to jest po prostu stawianie znowu koalicji, partnerów z Rady Miejskiej pod ścianą. Powiedziałem, na... powiedziałem na początku, że pan poniósł klęskę, że pan przegrał, bo jednak y, takie spotkanie z udziałem hierarchów będzie w Radzie Miejskiej. Ale ja od początku nie wykluczałem obecności hierarchów. Chciałem jedynie, żeby te, to spotkanie miało charakter świecki. Trochę Troszkę zamieszał w, w tej rzeczywistości 30-letniej Rady Miejskiej. Nie można patrzeć na to w formie zamieszania czy niezamieszania. Należy reprezentować też swój światopogląd. My, jako koalicjant w koalicji obywatelskiej od początku nowoczesna opowiadałem się za stricte rozdziałem kościoła od państwa. Jednym z elementów tego jest to już demokratycznej też i nic nie stoi na przeszkodzie, tak mówią działacze SLD w Łódzkiej Radzie Miejskiej, żeby pojawili się hierarchowie na tym spotkaniu. No, nie do końca pani poseł Gil Piątek, posłanka wybrana z Łodzi, no, ale wypowiedziała się dość ale jednoznacznie. Poseł, nie radna. No cóż, tutaj radni może mieli inne spojrzenie. Ja uważałem, że jeżeli... Ta debata, która się rozpoczęła jest debatą potrzebną, bo ona będzie potrzebna A w jednak. najbliższych latach. No, ale oczywiście ten temat w mojej ocenie nie został zamknięty do końca. No, czy my musimy spotkać się... W najbliższych miesiącach też i dyskutować na temat przyszłości, jak to powinno się odbywać, i w mojej ocenie taka debata jest uprawniona. Szczególnie, że Koalicja Obywatelska składa się z dwóch elementów: liberalnej, nowoczesnej i chadeckiej no, Platformy, Platformy Platforma Obywatelskiej. Platforma Obywatelska, członkowie Platformy Obywatelskiej nawet byli zdziwieni, że pan występuje z takim pomysłem, i pojawiły się nawet głosy, żeby pana odwołać z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej po budżetowej sesji po świętach. No, zaskakuje mnie taka, takie, taki bieg tej sprawy, dlatego bo przewodniczący nie zaskakuje, takie przewodniczącym Rady Miejskiej można być, ale nie trzeba być. Każdy z nas ma swoją perspektywę inną, także zawodową. Ja jestem pracownikiem uczelni i realizuje się doskonale zawodowo. Jeżeli radni uznają, że będą, że uważają, że należałoby mi odwołać z powodu na przykład tego, że wystąpiłem z taką propozycją, jest to oczywiście w gestii radnych. Czy dosłał Pan taką propozycję, żeby honorowo zrezygnować z tego stanowiska? Panie... Będę, przewodniczący? nie będę odpowiadał na takie pytania, panie redaktorze. Dobrze, to zostawmy ten temat. Jak obecnie wygląda sytuacja nowoczesnej w Łodzi w regionie łódzkim po tym, kiedy Katarzyna Lubnauer, łódzka posłanka, zrezygnowała z funkcji szefowej tego ugrupowania? Znaczy nic się nie zmieniło. Tutaj nowoczesna oczywiście nadal funkcjonuje. Odeszły jesteśmy... osoby z nowoczesnej nie, nie W tym momencie zmniejszyła nie odeszły. się liczba członków. W tym momencie nie odeszły. My się spodziewaliśmy tego, ponieważ Katarzyna Lubner sygnalizowała to, że ona jakby spełniła swoją misję, która polegała na przeprowadzeniu partii przez, wszy... przez wybory zarówno samorządowe, jak i wybory parlamentarne. Wybory samorządowe okazały się dla nowoczesnej ogromnym sukcesem. Wprowadzenie ponad 200 radnych w całej Polsce. Było sukcesem większym niż, yy, niż Kukiza, czy tutaj porównywach. Nie perszele... obecności w... w koalicji obywatelskiej. Oczywiście, że dzięki obecności w koalicji obywatelskiej no ale tutaj musimy patrzeć na to, że nowoczesna była tym skrzydłem liberalnym i ona uzupełniała jakby możliwości dla elektoratu oddania swojego głosu właśnie na ten projekt. I ten projekt się sprawdził. Wybory parlamentarne, Katarzyna Lubnar to powiedziała bardzo wyraźnie, nie były zakończone takim efektem, jakim się spodziewała. I dlatego, mając świadomość swojej odpowiedzialności, ja za ten sukcesie, projekt... A Katarzyna Lubnar zrezygnowała z funkcji nie, szefowej. Ja bo... mówię o sukcesie w wyborach samorządowych, a, samorządowych, a mówię o konsekwencjach, okay. konsekwencjach okay. wyborów parlamentarnych, które Katarzyna Lubnar powiedziała, że mniej niż. Tak. Katarzyna lata temu. Lubnauer powiedziała, że jako jedna z liderek koalicji obywatelskiej ponosi odpowiedzialność za ten wynik i dlatego honorowo zrezygnowała rzeczywiście, uważając, że no. Ponoć tę odpowiedzialność i dla nas władzy nic się nie zmieniło. Znaczy, wybór Adama Szłapki, a więc dotychczasowego sekretarza generalnego Nowoczesnej na przewodniczącego partii, nic nie zmieniło. Czy Nowoczesna może podzielić rolę, pójść taką samą drogą jak Wiosna, która została w niej wchłonięta przez Sojusz Lewicy Demokratycznej? Nie przypuszczam, dlatego, bo my jesteśmy bytem niezależnym i to podkreślaliśmy wielokrotnie i Katarzyna Runaher także to podkreślała. Zależało nam na wprowadzeniu posłów do Sejmu i oczywiście tych posłów mamy mniej niż dotychczas, no ale wynika to z układu całej listy, a więc sam sytuacji tej, która miała w Łodzi, jakie miejsca otrzymywali kandydaci nowoczesne i jakie szanse mieli oni na uzyskanie tego mandatu. Wierzę w to bardzo głęboko, że ten projekt Koalicji Obywatelskiej, który został założony, on się sprawdził i będzie kontynuowany. Unifikacja tutaj dwóch podmiotów myślę, że byłaby ze stratą dla obu z nich. Panie Przewodniczący, od nowego roku Łodzianie zapłacą więcej za bilet tak. PKK. Radni wczoraj podjęli taką decyzję. Tak. I, a ja zapytam w ten sposób, czy ta podwyżka spowoduje to, że jak Jakość usług MPK też się poprawi? Czy będziecie na to zwracać uwagę? Znaczy, oczywiście, że musi się poprawić jakość usług, musi się poprawić punktualność przyjazdu, komunikacji miejskiej, ale ta podwyżka wynika z bardzo no, logicznych przyczynek. Po pierwsze, wzrasta płaca minimalna, po drugie, em, jednak drożeje wszystko więc i prąd i, i paliwo i ta wzrost jest symboliczny no paliwo ostatnio jest... utrzymuje się na takim samym no, poziomie waha się. Y, ale ten wzrost jest nie jest symboliczny a więc wzrost z 2.80 na 3 zł przy bilecie 20 minutowym czy z 3.60 na 3.80 przy 40 minutowym a albo na przykład migawki no tutaj są zmiany naprawdę symboliczne no 90 na 96 zł ale nie wzrastają migawki dla seniorów czy dla dla, dla dzieci w wieku szkolnym no a więc dla Grup, które są najbardziej tutaj dotknięte, a więc ten no, najbiedniejszych, załóżmy, że seniorów, no to rzeczywiście te opłaty nie wzrastają. I to, tak jak pan redaktor powiedział na początku, rzeczywiście musi się to przełożyć na pewne zmiany funkcjonowania MPK. Ona musi być konkurencyjne w stosunku do samochodów, no bo w gruncie rzeczy taki jest zamysł funkcjonowania komunikacji miejskiej. Te dopłaty z budżetu e, miejskiego są duże. I... Tu musimy przerwać na chwilę, to była pierwsza część naszej rozmowy, a ja naszych widzów i słuchaczy zapraszam na drugą część do internetu. Panie przewodniczący, to ja rozumiem, że będziecie pilnować i sprawdzać, czy ta jakość usług się poprawia, tak, przy okazji tej podwyżki. Tak, wczoraj padło też z trybuny tutaj w dużej sali obrad takie stwierdzenie, że um, liczymy na to, że jest to jej ostatnia podwyżka w tej, teraz w tej serii, w tej kadencji, chyba to padło stwierdzenie ze strony klubu SLD. Um, czyli w przyszłym roku będzie tylko jedna, tak? Nie no, zakładam, że już, no tylko ta, która wejdzie od 1 no tak. lutego 2020 tak. roku. Um, ja chciałbym bardzo, żeby rzeczywiście um, ta jakość się poprawiła i punktualność. Ja sam korzystam z komunikacji miejskiej i wielokrotnie zdarzało się, że autobus nie przyjeżdżał. Ja oczywiście to, co robię i to, co polecałbym młodzianom, zawsze znajduje się numer e, informacyjny na rozkładach jazdy. Ja zawsze, za każdym razem dzwonię i pytam, e, gdzie taki autobus utknął albo dlaczego nie wyjechał e, i tą informację otrzymuję. I e, jednocześnie no, trudno też. żeby przewodniczący Rady Miejskiej. Ale... Nie, nie, ja informacji. dzwonię jako zwykły obywatel mieszkający tego miasta z pytaniem, jaki jest powód, że na przykład autobusu czy tramwaju nie było, ale ja w ostatnim okresie spotykałem się także z kierowcami z, z MPK i widać tą sytuację, w której. Te pensje w MPK nie nadążają za pensjami na wolnym rynku. Czyli myśli pan, że jak będą pensje wyższe, to punktualność jakość będzie lepsza? Nie, nie, ale jest jeszcze jeden inny problem, a więc oprócz tej punktualności jakości jest jeszcze ta kwestia, że MPK musi być konkurencyjne w stosunku do logistyki na przykład. A więc do nie może być sytuacji takiej, kiedy Najpierw MPK inwestuje w kierowców, na przykład na kursy, a jednocześnie potem oni decydują się odejść z MPK do konkurencyjnej prywatnej firmy, bo jest to strata po prostu dla naszego samorządu, ale także dla samej firmy jaką jest MPK. I te pensje muszą być oczywiście konkurencyjne. Jeżeli nie będą, no ta tendencja będzie się utrzymywała i będzie stale w tym kierunku. Jest specjalna powołana komisja do spraw Specustawy, tak zwanej Specustawy Łódzkiej, trwają prace. Jak wyglądają w tej chwili? Są podzielone... E, znaczy poruszane są pewne tematy, które są dość kontrowersyjne i te tematy m, polegają na ochronie konserwatorskiej. To znaczy tutaj... W tej dużo o tym ustali... się mówi. Tak, bardzo dużo o tym się mówi. E, Nawet wojewoda łódzki powiedział, nowy wojewoda łódzki, Tobiasz Bochański, że ta ustawa to by była rzeź łódzkiej secesji, gdyby została przegłosowana. Znaczy ja rozumiem jakby oba e, punkty widzenia. To znaczy z jednej strony rozumiem obawy osób, które mm, no mają pewne przemyślenia dotyczące, jeżeli doszłoby do sytuacji zdjęcia tej ochrony konserwatorskiej z zabytków, ale z drugiej strony musimy mieć Świadomość tego, w jakim stanie są łódzkie kamienice. Część z nich była budowana w XIX, początku XX wieku w bardzo szybkim tempie, który oczywiście był dostosowany do warunków, w jakich rozwijała się łódź, a więc o, do bardzo, że bardzo szybkiego rozwoju one na bieżąco nie były remontowane, nie dbało się o ich stan i o ich wygląd, prawda? No tak, panie że tyle tylko, że to nie jest efekt ostatnich 5-10 lat, tylko ostatnich 30 albo jeszcze więcej lat. No, ja może mówię może o tych 30 lat moglibyśmy 30 latach. sięgnąć nawet do, latach. do 45 roku i uznać, że to, że łódź nie została zbombardowana, zniszczona się w wojny, sposób zadbał o te swoje kamienice. Tak, Kraków rzeczywiście zadbał w inny sposób. Został stworzony fundusz tylko dla Krakowa. Tak, to racja. Ja żałuję oczywiście i ja o tym powtarzałem wielokrotnie w czasie kampanii wyborczej, że uć no nie miała tego szczęścia do parlamentarzystów, którzy bardzo często zapominali skąd zostali wybrani i otrzymali mandat. Wicepremier, wicepremier Piotr Gliński, który na początku powiedział, no że jest taka wola polityczna, żeby zmienił ewentualnie zdanie, tak. poprzeć tą ustawę, zmienił zdanie i teraz mówi, że jest taki Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków i może by należało zasilać fundusz ten fundusz, pieniędzmi ten fundusz, żeby z tego funduszu właśnie ratować zabytki, stare kamienice w Łodzi. Tylko pan redaktor widzi już sam to, teraz przyznał, że pan wicepremier Gliński, który najpierw przyznawał, że jest wola polityczna, aby wesprzeć taką specustawę, teraz zmienił już punkt widzenia. I no ja bo się, boi obawiam... się że znikną zabytki no, dokładnie. Z, z Łodzi. Ja się obawiam sytuacji, w której. Obok tego i merytorycznej debaty dotyczącej przyszłości łódzkich kamienic i w gruncie rzeczy dotyczącej samych łodzian, no bo przecież te kamienice nie są pustymi budynkami, tylko mieszkańcy w nich mieszkają. I to jest żywotny problem, który musi zostać rozwiązany jak najszybciej, że pojawiają się tutaj elementy politycznej gry. I ta polityczna no, no. gra będzie już wchodziła teraz. No, no. I oczywiście będą to przepychanki ze strony rządzącej, że stawianie pewnych warunków i rozgrywanie tego politycznie. I ja się tego Przeba bardzo obawiam. Trzeba będzie to umiejętnie y, zrobić w takim razie. Kiedy y, spec komisja, y, która pracuje nad spe spec ustawą w Łodzi, skończy swoją pracę i przedstawi no, projekt y, ustawy? Tak jak mówiliśmy od samego początku, więc jak zainaugurowała ona swoją pracę, te prace mają się zakończyć do świąt Bożego Narodzenia. I w tym momencie ta spec ustawa ma zostać złożona do Senatu. Y, czy złożona? Złożona do, do, do parlamentu, tak możemy powiedzieć, i wtedy liczę na to, że y, zarówno no, się się poważna dyskusja zarówno, tak, z, z tamtej strony. Zarówno, ja tutaj liczę oczywiście na bardzo silne wsparcie mhm. posłów wybranych z Łodzi i województwa łódzkiego, ponieważ jest to w interesie nie tylko łodzian, ale także innych miejscowości naszego województwa, aby taka ustawa została przyjęta. Chcę jeszcze pana zapytać na koniec o wybory prezydenckie. Tak. Kogo poprze nowoczesna? Małgorzata kidawę Dawę Błońską czy Jacka Jaśkowiaka? No nie rozumiem do końca pytania, no bo nowoczesna może poprzeć swojego kandydata. Ale ja pytam, bo jesteście w koalicji obywatelskiej z platformy. No tak, jesteśmy w koalicji, ale te prawybory, które się odbywają w platformie obywatelskiej są prawyborami Platformy Obywatelskiej, a nie Koalicji Obywatelskiej. Dlatego Nowoczesna może m, oczywiście zaproponować swojego kandydata. Takie e, rozważania się odbywają. E, ostatni, na, ostatnim, e, z, na ostatniej konwencji Rada Krajowa Nowoczesnej zobowiązała zarząd do e, zaproponowania kandydata nowoczesnej na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej e, i to Rada Krajowa Nowoczesnej będzie podejmowała stanowisko kogo poprzeć. Zarząd nie ma takiego umocowania w tym momencie, ponieważ to gremium, a więc Rada Krajowa podjęła taką Decyzje. Marcin Gołaszewski, przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej, szef nowoczesnej w regionie Łódzkim, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie doktorze, dziękuję państwu. Rozmowa dnia.